Siemanko, witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie. Tym razem nie kawa, łyk wody. Patrzę na ten piękny chleb i się nie mogę nadziwić. Dzisiaj opowiem Wam taką historię śmieszną, nieśmieszną. Dzisiaj z moim szefem zauważyliśmy na ogrodzie tutaj takiego szczura, takie bydle, że nie wiemy do końca, czy to był szczur, czy jakiś szop, czy jakaś mieszanka, czy cholera wie. Jutro przyjeżdża gościu, co się tym zajmuje, i jeszcze jeden gościu, który pułapki rozstawi takie fotograficzne, żeby nagrać to coś, bo kawał bydlaka, nie? Naprawdę szok. Powiem Wam, że szczury wielkości, no takie szczury latają, no. Jest masakra w tym roku. Ja też mam problemy, ale to z myszami na patio moim. Już próbuję wszystkiego po kolei. Kamera będzie się trząsła trochę, sorry. Próbuję już wszystkiego. No jak na razie łapię je żywe w te pułapki. Takie, może nie zabijam i wynoszę je. Był taki okres, że przez noc potrafiły się trzy złapać. Ale najczęściej łapią się takie małe, bo te starsze to już chyba bardziej kumate i wiedzą, co się święci. Ale dobra, do czego zmierzam. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ludziach, którzy przyjechali tutaj, zostali zaproszeni, żeby nie robić nic. Żeby nie robić nic, po prostu mieli pracować, oczywiście, że mieli pracować, ale okazało się, że dostali tyle wszystkiego, że może nie pracują. Broń Boże, nie zrozumcie mnie źle, ja nikomu nie zazdroszczę, ja nie chcę żyć tak jak oni, po prostu mówię Wam o tym zjawisku, jak ono wygląda. Przyjeżdżają sobie całe rodziny, no i żyją sobie na koszt państwa, a przyjechali bardzo, bardzo dawno temu. I z dziada na pradziada, jak to się mówi, z dziada na pradziada, no, siedzą na tak zwanych benefitach. Oczywiście ja im tego nie zabiorę, ale też płacę podatki i to z moich podatków idzie na te ich benefity. Nagrywasz? Nagrywasz. Sorry, czasami muszę sprawdzić. A wygląda to w sposób prosty. Młody człowiek, to jest moja rozkmina taka dzisiejsza. Młody człowiek rodzi się w takiej rodzinie, obserwuje mamę, tatę, braszkę starszego, no i żaden z nich nie chodzi do pracy. I on myślicie, że on pójdzie do pracy i robi to samo. Robi to samo, a że na tym beneficie dużo pieniędzy nie ma, to trzeba coś kombinować i najczęściej robią podejrzane rzeczy, przestępstwa i inne, kradzieże skuterów, plaga, tym się najczęściej zajmują, potrafią wjeżdżać do sklepów i rabować na żywca. Wchodzą sobie do sklepu, biorą co chcą i wychodzą. Policja jest bezradna, nie wiem o co kaman, nie jestem znawcą policji. Czekajcie, bo tu już mam gotowe. Muszę wsadzić. Jeszcze nie. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. I tak się rodzą młodzi przestępcy. Oczywiście wszystkich do jednego wora nie wkładam, no ale większość przestępstw popełnianych w UK to są przestępstwa popełniane przez kolorowych. Przestępstwa popełniane przez kolorowych, najczęściej ludzi, którzy nigdy nie pracowali, nie zhańbili się pracą i po prostu zarabiają tak, jak zarabiają, czyli co? No kradną. Kradną, co popadnie. Boże, te kradzieże w Londynie, to jest taka pandemia tego. Pandemia, epidemia, chciałem powiedzieć. Boże kochany, wszystko kradną. Wszystko kradną. Będzie niezamknięte, to ci wyniosą wszystko. Ale teraz zauważyłem, że boją się wchodzić na posesję. Nie wchodzą na posesję, tylko szukają okazji,
jak coś jest na wierzchu, to po prostu biorą sobie to. No i tak to, moi drodzy, takie mam spostrzeżenie. Co o tym myślicie? Z dziada, pradziada, z dziadka na wnuka, z matki na syna, córkę, siedzą na benefitach i nie pracują nigdzie, tylko się po prostu, nie chcę powiedzieć tak brzydko, po prostu rodzą dzieci. Po prostu jest ich coraz więcej ludzi na benefitach. To nie jest mój kraj, tylko po prostu taka rozkmina. Chciałem z wami o tym porozmawiać, że państwo samo sobie tworzy problemy, a później nie potrafią sobie z nim poradzić. Tak samo to całe multikulti. To jest taki pomysł, chyba najgorszy ze wszystkich pomysłów, jakie mogą być. Ojejku! Najgorsze pomysły, jakie mogą być. Po prostu niektórzy się dostosowują się, a niektórzy narzucają swoje prawa. Szczególnie jeżeli chodzi o religię i inne tematy. Narzucają swoje prawa. Do nich, do kraju, jak pojedziesz, to musisz przestrzegać wszystkiego. A nie, jak przyjeżdżają tutaj, to ty masz przestrzegać ich prawa, nie? A rząd, jak to rząd, przystaje na to, nie? I robią sobie, co chcą. Robią sobie, co chcą. Miejmy nadzieję, że nigdy tak nie stanie się w Polsce. To jest moja para. Tak, kurczę, naprawiają tutaj. Zapomnieli już o tym. Jeszcze rozwalona. Dobra, 3 pompnięcia starczy. I tak to jest z tymi ludźmi. Tutaj nie tworzą się getta w Londynie, bo tak robią, że jest osiedle, nowe, to wciskają mieszkania socjalne. Kupisz sobie mieszkanie w Londynie za 1,5 bańki, fajny apartament, za 1 000 000 nawet funtów i możesz dostać sąsiada tak zwanego Ferdynanda Kiepskiego, nie? Tak powiem, nie? Ferdynanda Kiepskiego dostaniesz, który nigdy nie podjął się pracy i nigdy nie będzie pracował i dostał mieszkanie. Dostał mieszkanie, przyjechał sobie. Oczywiście ci ludzie, którzy są z krajów prześladowanych najczęściej, to oczywiście pewnie trzeba pomagać, nie? Ale dostanie mieszkanie taki, a ty co? W kredycie. Siedzisz w kredycie na 30 lat i tak to, moi drodzy, wygląda. Oczywiście z tym kredytem trochę przesadziłem. Jak ktoś za bańkę kupuje, no to chyba za gotówkę. Chociaż też biorą kredyty przecież. Biorą kredyty. A taki pan Fyrdek, tak go nazwę, siedzi sobie, nie? Na balkonie i ma w nosie. Sobie kanarki karmi, mam takiego sąsiada. Kanarki ma na balkonie. I on się śmieje, nie? To tylko głupcy chodzą do roboty, nie? I tacy jak ja. Pracuję na ich utrzymanie, można powiedzieć. Płacę podatki. Śmiać mi się trochę z tego chce, nie? Nie, żebym jakiś tam zawiść miał do nich, czy... Ale po prostu tak to jest. Mówię, jak jest, nie? Nie zrozumcie mnie źle. Powtarzam. Po prostu tak jest. I to jest bardzo, bardzo dziwne. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Zapraszam was na odcinek, w którym wyszedłem, nie miałem nic nagrywać, wyszedłem sobie po zakupy. Ciepło było jak cholera. A tam babka, nowe osiedle, fajnie wybudowane tam, gdzie mieszkam, nowe. Cywilizacja, baba, buch, śmieci przez okno, cyk. I właśnie tacy się wprowadzają. Nie szanują nic. Jak mają szanować? Jak wszystko, co dostają, to dostają za darmo. Jak taki człowiek młody ma nauczyć się szacunku? Nie nauczy się szacunku. No wszystko ma za darmo. Jordany na nogach, fajnie ubrany. Tu jeszcze tam coś pokombinuje i ma więcej pieniędzy niż ja, który ciężko pracuje, nie? I ty, który oglądasz mnie, drogi widzu,
Dobra, resztka chleba. Takie moje przemyślenie. Ani mi to nie wadzi, ani mi to nie szkodzi, ale po prostu chciałem o tym z wami sobie pogadać, bo miałem taką wenę dzisiaj, żeby ten temat poruszyć. I go poruszyłem. Jak tam wam mija dzionek, moi drodzy? Bo mi mija właśnie nocka. Mija mi właśnie nocka. I jakoś leci. Już się przestawiłem, jest ok. Nie mam z tych problemów, ale nie będę ukrywał, że rozglądam się za pracą na dzienną zmianę, nie? Rozglądam się za pracą na dzienną zmianę. Taką pracę jak ta. A ja szukam cierpliwie i zawsze, uwierzcie mi, że zawsze znajdę. Wrzucam. O Jezu. Łakie ciężkie. Tak to z nimi jest. Żyją sobie na koszt państwa i się śmieją. I się śmieją. Mają w noś. Do pracy pójdzie. Po co? Mama nigdy nie pracował. Tata tam czasami na Ubera wyskoczy. Żeby te 16 godzin jakoś tam przerobić, żeby coś dostać. Oni tak samo. Później tworzą się grupy, które wchodzą do sklepu i nie płacą za towar. Moi drodzy, serdecznie wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, który dla was nagrałem, który oglądacie. Wspieracie mnie w tym, co robię. Bardzo dużo fajnych, pozytywnych komentarzy. I jestem wam za to wdzięczny naprawdę z całego serducha. Zdrówko. I robię to dla was i dla siebie też, bo lubię do kamery pogadać. Nie będę ukrywał. Tak, co chciałem na koniec powiedzieć. Chwytajcie HelloFresha Dania ode mnie w linku. Klikniecie na link, macie 47 funtów zniżki. Polecam, ja cały czas sobie gotuję. Z tego jestem zadowolony. Trzymajcie się, moje mordki. Na razie, cześć.